Witajcie, ludziska! Porządeczku. Oto przed wami następny unboxing. Widać, że Game Boy Advance, który nie ma bateryjek, ale będzie ze względów kosmetycznych, bo mi się bardzo podoba. Przetestujemy grę, która jest na bardziej ten system pod kątem działania gry na konsoli Game Boy Advance SP oraz na Nintendo DS Lite, który ma w sobie wejście do Game Boya Advance'a. Także tu nie ma żadnych kłopotów, żeby sprawdzić na dwóch sprzętach. Na trzecim osobiście sprawdzę to sam. W porządku. Paczka do mnie przyszła dzisiaj, 13 lipca. Prawdopodobnie ten film wstawię dnia następnego. Tak, dokładnie. No i dobrze, w takim oto fajnym kartonikowym zaklejonym taśmą dosyć widzę, no konkretnie. Nie jest rzucone po prostu tak w kopertę, tylko widzę, że tu ochronka jest i to się liczy. Oto przed wami będzie gra, którą, no, zdziwiłem się, że jest na Allegro, a myślę sobie, fajna cena nawet. To, kurde, biorę. Co to tam dla mnie? Oryginał oczywiście. Pewnie nie otwierany od środka. Przed wami Driver 2 z podtytułem Advance. Dużo gier z tamtego okresu. Początku GBA. Większość tytułów miała podtytuł Advance, żeby odróżnić, że to jest bardziej już konsolka, no już poważniejsza niż Game Boy Color czy ten pierwszy Game Boy. Driver 2 został wydany on dopiero w 2002 roku na Game Boya Advance'a. Nie wiem dlaczego ten pomysł się pojawił. Może dlatego, że GBA zdolne jest do utrzymania takiej grafiki 3D, jaką potrafi. No i może właśnie Atari, czy tam Reflections, Atari jest wydawcą, pamiętajmy. Więc Reflections albo inne tam małe studio robiło tą grę. Jak widać, kart w fajnym stanie, oryginał, widać wybity numer 0. Już wam powiem, 7, ta siódemka jest bardzo niewyraźna. Na gdzieś tam istnieje, ale to 0 widać idealnie. I ma bardzo fajną nazwę katalogową. A dup, no, ale to tam szczególik. W porządku, więc na czym byśmy najpierw przetestowali grę? Advance'a może nie, ale na SP-ku fajnie by było najpierw to zobaczyć, bo SP-ek był pierwszy w zasadzie, tak? 2000, no trzeci, no w drugim był projektowany. No dobrze, potwierdzam. Zobaczymy, czy w ogóle włączy się. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, bo pewnie jest brudny. Zawsze to sprawdzajmy, jak kupujemy gry na kartach. Nigdy nie dmuchajmy. Chociaż to tam, wiecie, jest krzem, jakiś tam podzespół, ale ja tam nie wierzę, ja wolę jednak być ostrożniejszy. Nie dmuchać. Tak mają te konsole, słuchajcie. Tak mają te konsole, że nawet z DS tak ma, ale trochę rzadziej. Pewnie dawno w to nie było grane, ile kurzu w środku jest. To jest poezja. Ale tak to mówię, kartridżowe gry mają najgorzej, jeżeli mają dostęp do kurzu. Wtedy mają totalnie przesrane. Tak? A jeżeli mają folię i są wtedy przeczyszczone, to nie mają żadnego problemu, kurz się nigdy nie dostanie. No, wreszcie jest napis Nintendo. Bateria mi siada, ale akurat zobaczymy. Infogrames pewnie. Idealny test. Imersja spieprzonego dźwięku, niesamowite, kurde,
Espek, nie denerwuj mnie. Ja wam się chciałem pochwalić pierwszym uruchomieniem gry, a już taki krzaczek. Nieprawdopodobne. To jest właśnie cud tej techniki. No. O, widzicie? Niemiecki jest na samym dole. To coś może znaczyć. Dobra, zobaczmy, jak ta gra mniej więcej się prezentuje. Atari. Tak. To jest to Atari, które robiło konsolę kiedyś. Reflections Interactive. O, to pewnie oni, Scenari Interactive, robili tą wersję. Nad czerwoną rzeką Bar. A to są bezpośrednio zdjęcia z cutscenek. No, z możliwości GBA to nie ma co ukrywać. Różowy Lenny. Coś tam gówno zrobił. O, można przewijać. Ale jaja. Kurde, dużo tych strzałów. To co, nie ma dźwięku? O, teraz tak! Dobra, zobaczmy opcje, jakie się znajdują. O, jest nawet soundtrack. Oczywiście nie dosyć taki okrojony widzę, ale to na wiadomo, na potrzeby samej gry, samej wersji. Tu już pewnie ktoś grał, dlatego ja okej, okay, i teraz zobaczymy, inteligencja ma być na plusie czy na minusie? Dawajcie na minusie. Niech będzie nam łatwiej, tak? A da się to jakoś usunąć? Nawet multiplayer jest. Można pograć przez link kabel. Ale teraz... Jak to usunąć wszystko? Skądś tą muzyczkę znam. Dobra, nieważne. O, można usunąć jednak. No i dobrze. Zobaczmy mniej więcej, jak to wygląda. Przypominę to wszystko, nie będę wam spoilerował. Możecie sobie przeczytać. Mnie bardzo interesuje trójwymiar. Wiecie co? To bardzo dziwnie wygląda, bo mamy tak małego ludzika, aż do bólu. Przyciskiem B cofamy się jakimś cudem. Myślałem, że ten tuner będzie zupełnie inaczej wyglądał. Samochody nie są 3D, ale... Jak tu się wsiada do tego aha, R-kom. Można sobie mapę zobaczyć mniej więcej. Więc tak. Gdzie my mamy cel w ogóle? Gdzieś jest ten cel? Kurde, duża ta mapa jest. Chicago mamy. Tak jak w dwójce na PS1. Na PS1. No! Ta podobna gra to nie będzie do PSX-a. Wersji, ale na pewno stanowi inność. Zakładam się o to. No! Wygląda obiecująco. Można się bawić. Ale rozpływać się nad tym... No! No! Ja bym się tu kłócił, nie? No ale wiadomo, to są możliwości Game Boy Advance'a, tu nie ma co się za bardzo zastanawiać. Tylko zaraz. Aha, przycisk Select to są podpowiedzi. L-ka to jest klakson, a R-ka to jest hamulec, taki ręczny. A jak się wychodzi z samochodu? Nie wiem. Nie wiem. Ale zaraz, to gdzie mam jechać?
Aha. Czyli ja jestem tą niebieską kropką, a cel jest na czerwono. W taki sposób. No dobra. No dziwnie to znaczenie. Oni mogli przynajmniej zrobić taki pasek, w którym kierunku mam jechać i wtedy bym wiedział, tak jak w oryginale. No ale nie. No ale... Słuchajcie, da się grać, całkiem fajnie jest. Budynki się rysują dosyć daleko. Obiekty może niezbyt, ale jak na przenośny sprzęt, który no ma już 15 lat, to jednak, kurde, nie zawodzi. Nie jest tragicznie. Jest całkiem spoko. O, ten samochód. I jak tu teraz się wychodzi? No i jak teraz? Co ja zrobiłem? Do góry i R? Matko, co za sterowanie jakieś skopane. Ojej. No, strasznie pikselowaty ten nasz Tanner. I co, koniec? O, fajnie. Dobra, to teraz mamy chwilę przerwy, ponieważ jeszcze zostało nam jedynie zobaczenie tej gry na DS Lite. Tylko tak, żeby konkretnie pokazać, jak to wyglądało, bo no nie czuję zawodu, ale wyobrażałem sobie to odrobinę inaczej. Może tak. Lepiej to zabrzmi. No bo nie wiem, no tak, nie wykrywa. No bo myślałem, że ten Tanner będzie mniej taki pikselowaty. No ale spoko. W porządku, ja myślałem po prostu lepiej. Dobra, zobaczmy, czy jest. O. Chyba będzie wyświetlane na górze, nie, na dole. No i nawet lepiej. Dobra. 2002. I ten słynny jeb z ekranu. Tak, Atari. Piękne kolory. Żywe, ostre jak żyleta. To znamy. Replay Mission. Można to powtórzyć sobie. No. Tanner wygląda śmiesznie, ale no pamiętajmy, to jest GBA, tak? Dobra, jedziemy. To jest ta pierwsza misja. Oczywiście każda wersja gry broni się zupełnie innym stylem, może tak. Zupełnie innym stylem prowadzenia misji, kolejnością misji. No patrzcie, teraz mi Patafian zablokował drogę i teraz będę tak jechać, ty. Prędzej rozwalę sobie samochód. Co za łeb. Dobra, wybuchnie. Czy nie wybuchnie? A ja mam go gdzieś, niech mi wypiernicza. To nie znaczy, że on ma mi tutaj zagradzać. No jeszcze śmieci rozwalił. Ale panie, nie trzeba będzie wynosić śmieci, już ich nie ma. Nie ma co się martwić, nas samopas. No, jest całkiem spoko, dużo sprite'ów na ekranie. Dosyć dobrej jakości. No i w ogóle takie...